Zobaczymy, czy nas słychać. Sprawdźmy. Raz, dwa, raz, dwa. Słychać nas. Dzień dobry Państwu. Mamy godzinę 10:30. Przystępujemy do procedury. A, słyszę tam. Przystępujemy do otwarcia ofert w ramach postępowania przetargowego w przetargu nieograniczonym na przebudowę wraz z rozbudową stacji uzdatniania odwody w miejscowości Siemoń oraz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pędzewo. Zamawiający ma zamiar przeznaczyć kwotę brutto na wykonanie zadania w wysokości 1 700 000 zł brutto. Do zamawiającego wpłynęło 5 ofert i przystępujemy do ich otwarcia. Komisja w składzie, przewodnicząca komisji Joanna Sucharska, członek komisji Justyna Przybyszewska, ja jestem sekretarzem. Pierwsza oferta złożona przez Hydropartner spółka z O. Zleczna, ulica Wronowska 4. Za ofertę łącznie cena brutto 2 407 602. 2 407 602 zł. Okres gwarancji, długość okresu gwarancji 72 miesiące. Oferta numer 2 złożona przez H2 Optim spółka z O.O. spółka komandytowa Baranowo, ulica Poznańska 40, 62081 sześćmierowo i cena łączna brutto za wykonanie zadania 3 709 528,44 zł. 3 709 528,44 zł. Okres gwarancji 72 miesiące. Oferta numer 3. Złożona przez Futam, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 52407 Wrocław, ulica Mokronowka 2 za łączną cenę brutto 2 753 970 zł. 2 753 970 2 753 970 zł. Okres długości gwarancji 72 miesiące. Oferta numer 4 złożona przez firmę Granimex W. Granop spółka jawna, ulica Kamienna 7, 61423 Poznań. Za łączną cenę brutto 1 921 555,20 zł. 1 921 555,20 zł. Okres gwarancji 60 miesięcy. Ostatnia, piąta oferta. Złożona przez Hydroterm Zygmunt Biernacki, 85436 Bydgoszcz, ulica Skalarowa 16 przez 13, za łączną kwotę brutto
1 795 800 zł. 1 795 800 zł. Długość okresu gwarancji 72 miesiące. To wszystkie złożone oferty w dniu dzisiejszym w ramach niniejszego postępowania. Także dziękujemy ślicznie za uwagę.